zamieszanie, bo na komisji akurat byłem. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. No, dzisiaj występujemy po raz kolejny. Kolejna nowelizacja, po raz drugi, drugie czytanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. To pokazuje, jak brakuje koordynacji i jakie muszą być napięcia, jeżeli chodzi o rząd, o klub, bo szereg rozwiązań, które są proponowane w trzech kolejnych ustawach, bo już trzy ustawy mamy, tą, którą dzisiaj procedujemy, ustawę, która jest w konsultacjach społecznych i ustawę i projekt ustawy, który był procedowany na posiedzeniu komisji w bieżącym tygodniu. One są rozbieżne, wręcz przeciwstawne. Natomiast dzisiaj mamy poważną sytuację, jeżeli chodzi o energię odnawialną. Wymaga to zdecydowanych działań. Podjęcie takich działań powinno być skoordynowane i powinno służyć dobremu rozwojowi, dynamicznemu rozwojowi uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. To musi być wszystko przemyślane, to nie może być chaotyczne, to nie może być na tej zasadzie, że jedni będą blokować, inni będą tort rozrywać po kawałku, bo w taki sposób do niczego nie dojdziemy. Dzisiaj mamy ogromne zaległości do odrobienia i potrzebne jest tutaj zdecydowanie. Ja chcę przypomnieć, że cały czas mamy podgórkę, jeżeli chodzi o energię odnawialną, bo wcześniej zablokowano wiatraki. W tej chwili chcemy budować wiatraki na morzu dwukrotnie droższe. Kiedy zaczęła się dynamicznie rozwijać energia prosumencka, więc trzeba było coś z tym zrobić, więc są propozycje, żeby to przyblokować. Klub Parlamentarny Koalicja Polska zgłasza poprawki. Ja te poprawki zgłaszałem już w drugim czytaniu przed dwoma miesiącami. Jednak dziwna procedura powoduje to, że muszę je po raz kolejny zgłosić. Krótko przedstawię te poprawki, mało czasu mam, ale pierwsza poprawka zmierza w kierunku zwiększenia mocy mikroinstalacji do 150 kW. W tej chwili mamy 50 kW zainstalowanej mocy. Chcemy, aby było to 150, bo to jest taki przeciętny poziom, który myślę jest dopuszczalny i jeżeli myślimy i chcemy przyspieszyć inwestowanie w tą formę uzyskiwania energii elektrycznej, to powinniśmy to zrobić. Kolejna rzecz, chodzi tutaj oczywiście o mikroinstalacje. Kolejna rzecz, którą chcemy zmienić i proponujemy taką poprawkę, to jest zmniejszenie upustu, który jest dzisiaj przy prosumencie stosowany 0,8 i 0,7. Do 10 kW zainstalowanej mocy mamy 0,8 do 1, a powyżej jest 0,7 od 10 do 50, bo w tej chwili jest 50 kW. Więc chcemy, żeby jednolicie było to 0 do 0,9, 0,9 do 1, czyli zmniejszyć tutaj ten poziom upustu i aby ten wskaźnik obejmował cały przedział, czyli do 150 kW, dlatego że 10 kW to jest bardzo mały i niski poziom. Dzisiaj gospodarstwa domowe przy pompach ciepła, przy elektrycznym ogrzewaniu znacznie więcej energii potrzebują i chcą produkować, więc nie ma co tutaj sztucznie wprowadzać takiej granicy, bo ona jest logicznie nieuzasadniona, dlatego że większość energii pozostanie skonsumowana. I kolejna rzecz w tej drugiej poprawce to jest zapłacenie prosumentom za energię, której
nawet przy uwzględnieniu upustu nie odzyskają, nie zużyją, a będzie nadprodukcja, więc zapłacić cenę według ceny obowiązującej w okresie rozliczeniowym. To by było takie przejrzyste, jasne i czytelne, jeżeli ktoś produkuje, a jednak nie jest w stanie wykorzystać tej energii, żeby mu zapłacić, bo i tak państwo musi ponieść koszty te porównywalne, o czym tutaj mówimy, i tak musi ponieść, a jeżeli prosument wyprodukuje tą energię, to należy mu zapłacić, bo on w jakiś sposób pomaga państwu. I jedna jeszcze rzecz do wyjaśnienia, bo cały czas w tej narracji... Panie pośle, będziemy troszeczkę, musimy zmierzać do końca, bo już minutę ma pan dłużej. Tak, ja jeszcze jedno powiem. Dzisiaj poziom produkcji przez prosumentów w mikroinstalacjach to jest około 1% energii globalnie w Polsce. Więc w jaki sposób ta energia może zaburzać system energetyczny? Bo taka jest narracja, żeby ograniczać bardziej, że tak powiem, zużywać przez prosumentów, bo zaburza nam sieć. 1% zaburza całą sieć energetyczną. Dziękuję serdecznie.